Witam w kolejnej części z mojej motopodróży po bałkańskich wybrzeżach. Po opuszczeniu Albanii i w końcu dotarciu do Grecji, jako pierwszy punkt obrałem wyspę Korfu. Po około godzinie dotarłem do pierwszego większego miasta Igumica. Z niego na promie dostaję się do Korfu. W kilku kilometrach na wyspie pojawia się pierwszy problem z motocyklem. A dokładnie zauważyłem, że zgubiłem wszystkie kluczyki do motocykla. Finalnie udaje mi się dorobić wszystkie zgubione klucze do motocykla, ale zmuszę mnie to do pozostania na wyspie przez tydzień. Korfu to bardzo zielona i górzysta wyspa. Mogę to w piękne, błękitne plaże, ale drogi na Korfu poza miastami dają dużo do życzenia. Często są bardzo krętne i wąskie. To powoduje, że przemieszczanie się przed dużym krążownikiem jest bardzo męczące. Tydzień mi minął, jak zbitę szczelił. Opuszczam Korfu, jadę dalej na południe Grecji.